Dzień dobry, witajcie na kanale Samochody Graczyka. Zapraszamy Was z Maciejem na kolejną ciekawą i niesamowitą przygodę. Graczyk! No jestem, co tam? Cześć, co tam robisz? Będziemy nagrywać Scotta? No, najpierw to go muszę uruchomić porządnie i trochę zdobyć wiedzy, ale tak, będziemy nagrywać Scotta, ale chyba nie dziś. Wiesz co, dziś taki upał, może na jakąś kawę byśmy się wybrali. A chętnie, zapraszasz? No ja ciebie zapraszam, a ty stawiasz jak zwykle. Ja stawiam? Tak. Ja bym dziś nad wodę pojechał. No to dawaj złaź, no z kotem nie będziemy jechać przecież. Ale dobra, ty stawiasz, ty tankujesz, a ja ci robię kawę i jedziemy nad wodę. Pasuje? Okej, dobra. To zapraszam. To chodź. Ale musisz przyznać, że duża rzecz. Nie no, duża rzecz. Tak jak ty jesteś duży, ale zrobimy film o tym kiedyś, tak? Zrobimy. No, taki zestaw to ładny jest z Jelczem, kurczę. Stosik. Scott OT64 to prawdziwe graczykowe marzenie. I ten Jelcz tak naprawdę był właśnie kupiony po to, żeby wozić Scotta. Ale dzisiaj przejedziemy się na kawkę. Ale żebyśmy sobie pojechali, to musisz mi, Macieju, pomóc podpiąć tajemniczą przyczepkę do buchanki i pojedziemy tym wspaniałym zestawem. Co to za tajemnicza przyczepka? Zobaczysz w dalszej części filmu. O kurde, pełno niespodzianek. Mamy bohatera, UAZ 452, zwany buchanką. Samochód, który już nagraliśmy z Maciejem dla Was, widzowie kochani, na kanale Samochody Graczyka. Jest to mega fajny UAZ. No, jest troszkę bałaganu, ale jest to wóz, jak to widzowie napisali, kartograficzny. Jeździł w sztabie i rysowali żołnierze map. To jest wóz stworzony na dzisiejsze warunki atmosferyczne, ponieważ mamy tam właz od śmietnika w dachu. O, ale kibel duży. I dzięki temu jest trochę chłodniej. I cyk! Chciałoby się powiedzieć, że pali na widok graczyka, ale dzisiaj Maciej stoi przed wozem. To jest taki typowo ciężarowy czy wojskowy zaczep? Nie, to jest wojskowy. Znaczy ciężarowy, tak, owszem, ale jest to unifikacja w pojazdach wojskowych, żeby wszystkie samochody, które jeździły w armii i nadal jeżdżą, miały ten sam system sprzęgu. Dasz radę? Czy ci pomóc? To jest świetnie wyważona przyczepa. Widzę, że faktycznie, jak na taką przestrzeń dużą, to jest fajnie wyważona. Ona ma olbrzymie koła, chciałem zauważyć, takie same jak w łazie chyba. No bo to jest oryginalna przyczepa do łaza, dlatego to tak wszystko ładnie pasuje. Gra ze sobą, no. Dobra, jeszcze podpórka. To jest świetny mechanizm w ogóle, jak to jest wszystko ładnie zrobione. Do parkowania taka podpórka, tak? No, nóżka podporowa, że to jest sprzęt, który powinien stać stabilnie. A, i tam się zapina. To wszystko musi być mocne. Zwróć uwagę, opony 100 mil. To w ogóle nie ma przebiegu. To jest nówka sztuka. No jeszcze cycki są na oponach. A UAZ w tej chwili ma 3300 chyba 20 km, więc jeszcze trochę i będzie 3333. To co, Macieju? No, jak zapraszasz. Proszę bardzo. Nie odmówię. Tutaj mało oj, czekaj, coś tutaj leży. Co miałem nie wejść? Do czołgu to 34 wszedłem, no to i tu wejdę, prawda? Ale żeś się rozsiadł. Patrz jak pali. No, na twój widok. Ten łaz coraz lepiej jeździ. Coś im dłubałeś ostatnio? Nie, zgadniki były tylko wyczyszczone. A, i dlatego? Jakiś tam olej wymieniliśmy coś, a tak to... Co tu robić? Wszędzie mówią ekonomiści, że należy dywersyfikować źródła dochodu. Ustanowiłem, dając się gastronomią. Kawę z buchanki jeszcze nikt nie robił. Nie wiem jak na tym wyjdę, podejrzewam, że nie jest to zbyt ekonomiczne. Patrz, taka niemiecka buchanka jedzie. Podruba jest. Zerżnęli z buchanki, zobacz. Sprinter 4x4. Zerżnięty z buchanki, no? Daj spokój. A ile ona by osiągnęła, jak myślisz? Nie wiem. Myślę, że stówkę to by pojechała taka buchanka. Czasami Uber leci lewą stroną 50 na godzinę. O! I cyk!
Terenowa kawiarnia. Ale to się wszystko... Kolebie? Kolebie, kolebie. My najbardziej. O, i radiowóz. O. Jak zwykle, kupa śmieci. Dojechaliśmy na miejsce. I to jest ta niespodzianka? Tak, zabrałem cię nad wodę, gdzie nasi rodacy i sąsiedzi naszego kraju tak dbają o czystość i środowisko. I w tych wspaniałych okolicznościach zapraszam cię na kawkę. Kawka no to... będzie nie z przyczepy, a z czajnika. To taki duży czajnik? Po co to? Taka wielka przyczepa. Zaraz wszystko zobaczysz. Oż ty w życiu. Wszystko w swoim czasie. I to w języku rodowitym Buchanki jest wszystko popisane, widzę. I cyk. O. Nigdy nie pamiętam, który pręt pierwszy, bo one są dłuższe i plan jest taki, że przy pomocy agregatu prądotwórczego, który znajduje się na tej przyczepie, przygotuję tobie i sobie kawkę. No to pełna niespodzianka, faktycznie. Widzisz, ludzie na skuterach pływają, to nikt nie będzie miał pretensji, że tak hałasujemy. Dokładnie. A jak będą mieć pretensje, to... Nie jest to strefa ciszy. Nie. Tomek, a co to, do czego ta przyczepa generalnie służyła, poza tym, że miała agregat? Nie wiem, jest to na pewno przyczepa, która była w zestawie razem z Buchanką. No, to wygląda po kołach, po stylu, w jakim ona jest pomalowana, więc to jest zestaw. Na pewno tutaj się coś mieściło. Zostały tak, takie paseczki i mufa przyłączeniowa, taka dosyć fajna, specyficzna. No jeszcze raz pokażę. Kilkunastopinowa. Tak, i cała rozdzielnia. Rozdzielnia, tak. Czy ten agregat to działa? Sprawdzałeś go wcześniej? Działa. Jest trochę mało informacji na temat takich sprzętów. Na pewno silnik jest czterosuwowy, benzynowy. Produkcji radzieckiej. Myślę, że sama prądnica też jest radziecka. Mam nadzieję, że widzowie, którzy oglądają i stale komentują, uświadomią mnie, co to jest za sprzęt, jak on się nazywa i jakie ma parametry, bo sam naprawdę nie wiem, ale jestem naprawdę podjarany, w jakim jest stanie to wszystko. Tu jest iskrownik, tu jest pompeczka paliwa, tu mamy gaźnik z przesłoną chyba do ssania. No fajny to jest sprzęt. A co najfajniejsze, to jest on uruchamiany rozrusznikiem elektrycznym, chociaż też tu jest Kickstarter i można go kopnąć. Nie znalazłem tutaj żadnego uziemienia, więc nie będziemy nic wbijać. Tutaj jest pulpit sterowniczy z lampeczką, ale żeby była lampeczka, to musimy podłączyć prąd. Nie ma hebla, więc wystarczy, że zdejmujemy klemę. Tutaj jest przełączniczek, gdzie się zapala światełko, jest strasznie trudne. Panel jest raczej ubogi, ale to, co przy pracy agregatu prądotwórczego jest potrzebne, znajduje się na nim. Mnie najbardziej interesuje woltaż. Spróbujemy osiągnąć 220-230 V. To dodamy gazu trochę, żeby było już jakieś obroty. I naciskamy start. Oj, nie pali tak ładnie. Żeby sobie ładnie pyrkał na razie. To nie jest takie proste, bo on pod obciążeniem dodaje sobie sam gazu, więc ciężko jest zejść na obroty jałowego biegu. No a tą kawę masz w końcu, czy nie? A mam wszystko, no. Nawet jak nie mam, to zobacz, tu da się znaleźć. Dziękuję za taką kawę.
mamy czajnik, mamy wodę, znaczy mamy czajnik, tu mamy wodę. No najpierw wstawimy, żeby się zagotowało. Czajnik nie jest pierwszej świeżości. Woda nie jest gazowana. No prawie litr jest, no chłopie, chyba wystarczy. No dobra. Włączyłem czajnik. Jak napięcie, bo nie widzę, jest napięcie wysokie. Dobra. Trzeba przyznać, że jest to ciekawa i niekonwencjonalna metoda przygotowywania wody na kawę. Ale jak obiecałem, tak będzie. Zapomnieliśmy o krzesełkach. No właśnie. Kurczę, może następnym razem jakiś opiekacz przywieziemy i sobie zrobimy zapiekanki. Silnik jest chłodzony powietrzem, dlatego generuje tak olbrzymi hałas. Kuchnia przewiduje kawę z mlekiem. Reflektujesz? Tak, bardzo proszę. O, te kubki mam zawodowe. Kojarzysz? Tak. Takie ludziki miały, takie kubeczki małe. To jest kubek z ludzków Lego. Zobaczmy, jak nasza woda. Ampera zmienię. Ty, a to jest włączone? Dzień. Ale chyba nie włączyłeś. To nam się nie zagotuje przecież. No właśnie, coś słabo. O, teraz poszło. Teraz. O, zobaczcie. Woda dochodzi. Oni tak skaczą do góry. Pętelki robią. Tak? Jak graliśmy tamto na tamtym areale, cały czas skakali. O. I wyłączyć. Generator wyłączyć, tak. Tak. No, no i już chyba mamy kawę. Zobaczmy. Patrzcie, paruje. Zostawiłem na mleczko trochę miejsca. Nie no, obiecałeś, jest kawa, no. A jest szacunek, kawa, no. To szacunek. Tylko nie wiedziałem w taki sposób, że będzie przyrządzana. No to proszę. Kawka dla ciebie. Dziękuję. I w tych pięknych okolicznościach przyrody, wraz ze śmieciami, dźwiękiem agregatu prądotwórczego, ale z jakże wspaniałym zestawem kempingowym, dobiegamy do końca dzisiejszego wideo. My z Maciejem pijemy kawkę, wam też życzymy miłego dnia. To wszystko, nara!